Witam wszystkich jeszcze zepsam. Dziś jedziemy na Elszoł. Dziś nad morze, nawet nie wiem gdzie. Nawigacja mnie zaprowadzi. Jedziemy na pokaz samolotów. Nigdy tam jeszcze nie byłem, nie wiem jak to wygląda. Z tego co na internecie oglądałem, to ten pokaz będzie na plaży. Także zobaczymy. Do tej pory zawsze byłem w Tampie na pokazach. Tam było bardzo dużo samolotów amerykańskich. Tu jedziemy obejrzeć samoloty angielskie. No i co? Ruszamy w drogę. 7 rano. Mamy 2 godziny jazdy. No i ruszamy. A więc dotarliśmy na miejsce, do miasteczka Beaumont, nie wiem jak to się wymawia dokładnie, napiszę wam nazwę tego miasta na dole. Jesteśmy właściwie, to nie wiem czy to jest już Atlantyk, czy jeszcze kanał La Manche, teraz muszę sprawdzić. Kanał La Manche, po angielsku to się nazywa kanał angielski, no ale zaraz zobaczymy. No i sprawdziłem, jest to jeszcze kanał La Manche. No idziemy zobaczyć. Tam jest na dole plaża. I tutaj mają latać samoloty. Także pochodzimy dzisiaj cały dzień chyba po tym mieście. A tak nazywa się to miasteczko. Idziemy zobaczyć jaka tu jest plaża. Jak to wszystko wygląda. Widzę, że tam namioty mają postawione. O, tu też jest chyba zejście na plażę. No, idziemy tam na dół, do głównego wejścia. Miała być piękna, słoneczna pogoda, ale na razie no jest ciepło, ale jest zachmurzony. Mam nadzieję, że nie będzie padać. No, jestem ciekawy, na takich pokazach jeszcze nie byłem lotniczych. No, gdzieś tu mają samoloty nam latać nad głowami. Wziąłem dzisiaj dużą kamerę. Tak, żeby robić wam przybliżenia. Może coś mi się uda ładnie nagrać. No, wchodzimy na jakiś główny deptak przy plaży. Zobaczymy. Co nam tutaj zaproponują? Tu jest akwarium, tu jest. No jak już udało mi się zaparkować, to jest bardzo duży parking. No, tam jeździłem po mieście jakieś uliczki, ale nie mogłem pobrać aplikacji, czyli nie mogłem zapłacić przez internet, tylko cashem trzeba było płacić. No i znalazłem tutaj na mapie taki duży parking przy samiutkiej plaży. Najpierw muszę pochodzić, rozejrzeć się, co tu się dzieje. Jakąś muzykę słyszę. No tu jest wyjście chyba do jakiegoś dużego parku. No ładnie tutaj, palemki. No bardzo ładnie tutaj jest. No dobra, idziemy na morze, później może pochodzimy.
Nagle ptaku przy plaży, na razie są same, o, kajawany są. Zobaczcie. Już tutaj nawet doszły kajawany. O ile są? 5, 15, 20, 25. No i widzę, że na plaży też jest pełno kajawany. If you do take the lads out and you're not doing anything like that, charge them $1 each. You know what I mean? You bring the points, make money back. Oglądać. Czym tu handlują? Bo później będą latały samoloty. I już nie będzie czasu. No wam powiem, że plaża jest bardzo ładna. Nawet piaseczek jest. A czyżby tutaj miało być aż tak tłoczno? Na razie się wszyscy rozwijają. No plaża bardzo daleko się tam ciągnie w tamtą stronę. A tu jest główne molo. Idziemy zobaczyć, jak woda wygląda. No na razie wszyscy czekają. O 11 chyba ma być pierwszy lot samolotów, także mamy godzinkę czasu jeszcze. Dla leniwych, którzy nie chcą chodzić po schodach, to tu jest taka winda, kolejka 4x2,50. Ale chyba nie będziemy jeździli. Ja mam siłę, mogę chodzić po schodach. Okej, idziemy. No i angielskie budki przy plaży. Można sobie zostawić rzeczy, leżaczki. No ale bardzo ładnie, podoba mi się tutaj. Tylko, że trochę nie ma słoneczka do opalania. Ale bardzo ładna plaża. Piaszczysta. Na razie jest dużo miejsc. Każdy ma swój domek ponumerowany. A dla tych, co nie chcą płacić za kolejkę, to tu są takie same schódki na samą górę. Wejdziemy, zobaczymy widoki z góry, jak to wygląda cała plaża. Jak ktoś się zmęczy, to można sobie usiąść i odpocząć. Ale jeszcze kawałek. Ja myślałem, że Anglia jest płaska, ale tam koło Londynu to było płasko, ale im bliżej kanału, tym było więcej gór. No i oczywiście najwięcej tutaj jest przy samej wodzie. Pomału zadyszki dostaję, a tu jeszcze kawałek. Ale czego się nie robi dla was? Też ławeczka. Można sobie usiąść i odpocząć. No ale już jesteśmy na górze.
No i tu jest parking. Tu jest wejście na główne molo, ale tu trzeba chyba płacić. Nie wiem, ile to się... 22.20. No, wyjdziemy od. No okej, okay, bilecik zakupiony. Możemy chodzić cały dzień w tą i z powrotem. Mamy przepustkę na cały dzień na molo. Może tutaj będą coś bliżej latać. Mamy piękne widoki teraz na plażę. No, muszę wyciągnąć większą kamerkę, może coś filmujemy.
No jakże się zmienił krajobraz teraz w południe. Ludzi jest full. Ciężko się gdziekolwiek przedostać. Pierwsze dwa loty się odbyły. Czekamy na kolejne. Musiałem trochę pochodzić. Zobaczyć, co się dzieje poza molem. To jest strasznie dużo ludzi. As you would imagine, Yak 50, the workhorse of the aerobatic team of the Soviet Union of 1975, took place in both men and women competition with the 1976 World Aerobatic Championships. Now the aircraft is a single seat, all metal low wing monoplane with retractable main wheels. The control surfaces are fabric covered to save weight. No i kolejna grupa odleciała, ale chyba, że jeszcze będzie coś. Tu jest ona na takiej górce, ale wszystkie miejsca przy barierkach zajęte, także wracam sobie na molo, niestety. Thank you.
Powiem wam, że jakoś zupełnie sobie inaczej wyobrażałem ten high show, te pokazy lotnicze. Samoloty tylko latają tutaj nad molo jakiś czas, co godzinkę. No i to wszystko. Myślałem, że to będzie gdzieś jakieś na lotnisku, będą samoloty wystawione, będzie można wejść, obejrzeć. Tak to było w Stanach, no ale niestety. To jest tylko zorganizowane, żeby przyciągnąć ludzi na plażę chyba. A że jest piękna pogoda, słoneczko świeci gorąco, także ludzi przybyło bardzo dużo. Nie ma jak przejść praktycznie. Jeszcze poczekamy na następne przeloty. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś będą. Na końcu będą pokaz sztucznych ogni. Chyba za 15:08 na wieczór. No, chyba zostanę. Zobaczymy. Teraz zrobili przerwę chyba na lunch. Samoloty chwilowo nie latają. A ja sobie nagrałem filmik z plaży przy okazji. Idziemy jeszcze po okolicy, bo pochodzę trochę. Zobaczymy, co tu jest jeszcze. Policjantów pełno, wszystko zabezpieczone. O, tu można się przejechać, zobaczyć widok z góry. Mała przerwa na jedzenie. Iż na obiad, frytki i rybka. Ale niestety samoloty cały czas latają. Muszę filmować. Nie ma czasu nawet zjeść. No i taki dzisiaj pyszny obiadek mamy.
rybkę z ziemniaczkami, kolawką popijamy. Boska zobaczy, to mi da kole. No i po pokazie samolotów jeszcze tylko sztuczne ognie i to będzie wszystko na dzisiaj. No i to wszystko na dzisiaj. Po ostatnich przelotach wszyscy już wychodzą. Co prawda będą jeszcze sztuczne ognie za 2 godziny, ale ja już nie będę czekał za 2 godziny, to ja już jadę do domu. No i jeśli Wam się podobał filmik, subskrybujcie kanał, lajkujcie. No i zapraszam na kolejne filmy w Anglii, nie tylko. Alaska, bye bye.